tam. Dzisiaj może tak trochę mniej wędkarsko. Przyjechałem na drugie największe jezioro w Irlandii. I mój znajomy nas weźmie na przejażdżkę taką małą łódeczką, także przyjechałem jakby na rekonesans, bo też tu mam zamiar się wybrać na ryby niedługo. Hello. Okay. Jonas. Mamy. To jest na wędkę. Powoli, powoli, nie musisz się spieszyć. Zaraz wyskoczyć. Kupałem! Dobra, na dół, na dół. Będziesz trzymał? No. Mały. Jezus, tajny. Tajny. Malutki. Ruszamy ze starej miejscówki. Cztery szczupaki złapałem. Znaczy, trzy ja, jednego dałem bratu. Jedziemy podobno na jakąś nową miejscówkę. Znaczy, może jeszcze dzisiaj coś złapię. Ogólnie miałem nie łowić, no ale że wziąłem sobie wędkę, to... Trzeba było skorzystać z okazji.
wybijamy do portu. Bo pogoda się zepsuła, trzeba się zawijać. Dzisiaj już, na dzisiaj to koniec jakby wyprawy. Trochę popływaliśmy tą łódką, fajnie śmigała, nie powiem. Trochę też połowiłem przy okazji, chociaż nie miałem, ale wędkę sobie wziąłem, bo grzech było nie wziąć nad wodę wędki. Tam 3-4 małe szczupaczki złapałem, jeden tam mojemu bratu dałem, przyciąłem i sobie wyholował. Radość niesamowitą miał. I co? No i sobie myślę teraz tutaj wynająć któryś dzień łódkę i popływać na tym jeziorze, bo naprawdę tutaj szczupaki słyszałem i widziałem, że są duże, naprawdę są duże, także miejmy nadzieję, że uda się coś wykombinować i przyjedziemy tu w niedalekiej przyszłości na ryby, bo warto, naprawdę warto.